Od kilkunastu godzin w sumie Europa i cały świat żyje informacjami o buncie Pirożgina i grupy najemnej Wagnera w Rosji. To, co teraz się tam dzieje, słuchajcie, było do przewidzenia od dłuższego czasu. Najemnicy to są najemnicy. To jest najgorszej kategorii żołnierz, jaki tylko może być, służy temu, kto mu płaci. Kto przepłacił Wagnera, dowiemy się kiedyś, może się nigdy więcej nie dowiemy o tym, bo losy różne tego człowieka mogą być. No, na pewno jest mu pisana śmierć. Jednak chcę tutaj nawiązać do organizacji TOT. Kiedyś powiedziałem w jednej z audycji, że pierwszą najemną armią na taką skalę potężną była organizacja TOT, która miała swoje uzbrojenie, która miała swoje dowództwo, ale nie podlegała organizacjom wojskowym takim jak Wehrmacht, SS, Luftwaffe czy Kriegsmarine, tylko miała prywatnego właściciela. Kto stał na czele organizacji TOT? No, niektórzy przypisują, że i Albert Speer, i założyciel właśnie o nazwisku TOT. Jednak to, co teraz się dzieje na Ukrainie, jest to kolejny dowód dla wszystkich tych, którzy nie wierzą w wielkie otwarcie wrót. Jest to kolejny element, jest to kolejny taki puzzle w tej układance, który świadczy o jednym, że to się dzieje, że jesteśmy tego świadkami. Wojna na Ukrainie, słuchajcie, zatacza coraz większe kręgi. No, ktoś się teraz będzie cieszył, że w końcu Putin i jego ordy dostaną teraz po dupie z tego powodu, że ktoś w końcu się zbuntował. No, z jednej strony jest się z czego cieszyć, z drugiej strony nie za bardzo, bo nie wiadomo, kto atomowy czemadan posiada, czyli walizkę z guzikami do rakiet nuklearnych, które znajdują się na terenie Rosji. Niektórzy twierdzą, że broń nuklearna też jest na Białorusi. To znowu wrócę do mojej wypowiedzi z początku tej wojny, żebyście się Białorusi nie bali, bo ktoś już wtedy mówił, że za 2-3 dni białoruskie czołgi będą pod Warszawą i zajmą pół Polski. Stawiam na to, że to jest tylko kwestia czasu, kiedy Białoruś odwróci się od Putina i zacznie się jatka między Białorusią a Rosją. Jednak to, co teraz się wydarzyło, to, co teraz się dzieje, zostało zaprogramowane, było wdrażane przez lata. Od zakończenia II wojny światowej, słuchajcie, wielkie otwarcie wrót było szykowane wielokrotnie. Wiele, wiele, wiele razy, wiele puczy wojskowych, wiele różnego rodzaju, nie wiem, zamachów stanów na terenie byłego ZSSR, Czechosłowacja, Węgry, Polska. Były to takie, no nie powiem, że jakieś nieudolne próby, ale zawsze to wisiało na włosku. Największy taki kryzys, który nam groził, to był tak zwany kryzys kubański, kryzys w Zatoce Świń, kiedy Rosjanie, Chruszczow dostarczył bomby atomowe na Kubę. No wtedy już praktycznie byliśmy sekundy w zasadzie od zagłady, jednak wszystko to zostało zastopowane i zatrzymane. Ktoś powie, że dzisiaj Putin będzie się bał Zachodu, żeby użyć broni nuklearnej. Słuchajcie, to nie Putin decyduje, to nie ten, Biden czy ktokolwiek. Są siły, które są nad tym. My jesteśmy dzisiaj elementem układanki. My dzisiaj jesteśmy zakładnikiem, niewolnikiem sztucznej inteligencji. Słuchajcie, jeżeli Musk i wielcy tego świata krzyczą wręcz, żeby powstrzymać rozwój sztucznej inteligencji, żeby powstrzymać pracę nad rozwojem sztucznej inteligencji, coś w tym musi być. Coś jest na rzeczy. Jeżeli wielcy tego świata, miliarderzy giną w bzdurny sposób, no po prostu w jakiejś tam w samorubie łodzi podwodnej sobie gdzieś tam nurkują na 4000 metrów i giną. Nie wierzę po prostu w to. Ja w takie rzeczy jestem daleki, żeby uwierzyć w to, że jakiś miliarder wsiada w jakąś taką skorupę i płynie na zatracenie. Jest to przygotowanie do czegoś większego. Ktoś powie, no człowieku, znowu straszysz. No nie straszę. Słuchajcie, ja o tym mówię, odkąd pamiętam, odkąd się nauczyłem mówić. Nawet teraz rozmawiałem z moim rodzeństwem, rozmawiałem ze znajomymi, oni czasami byli przerażeni tym, co ja opowiadałem, będąc właśnie gówniarzem. I teraz słuchajcie, to wszystko się sprawdza. No tak jak dzisiaj w tym filmie pierwszym, który tam nagrałem na Babich Dołach, który oczywiście został urwany, nie wiem jak ten film, czy on w całości się ukaże, czy też zostanie znowu urwany. Właśnie o tym mówiłem. O tym, kto i w jaki sposób napisał, słuchajcie, scenariusz Gwiezdnych Wojen. No,
To jest zastanawiające wręcz. Bo ktoś powie, no bo ktoś miał fantazję. No dobrze, i napisał mu taką książkę wyprzedzającą epokę, komputeryzację. Słuchajcie, my wtedy mogliśmy, no gdzie, no nawet nie mogliśmy marzyć o takich rzeczach jak telefon, to w ogóle marzenie był zwykły telefon stacjonarny na kablu, żeby w domu mieć. Już nie mówiąc o jakichś tam pierdołkach, nowinkach, słuchajcie, ja pierwszy kalkulator, jaki kalkulator miałem do dyspozycji w 8 klasie podstawówki? Albo w 7. No jakoś tak, dopiero wtedy miałem taki kontakt, można powiedzieć, z cyfryzacją. Od tamtego czasu się zaczęło i później ten skok technologiczny. I dzisiaj sztuczna inteligencja. Jestem na 100% pewny, że to jest jedna z części składowych, ale najważniejszych części składowych właśnie wielkiego otwarcia wrót. To, co teraz się dzieje w laboratoriach, to, co dzieje się teraz na płaszczyźnie genetycznej, w jaki sposób teraz ludzie są programowani, w jaki sposób są kodowani, jak dzisiaj dochodzi do klonowania, do nawet już nie wiem, czy klonowania, to się nie nazywa chyba klonowanie, to jest hybrydyzacja człowieka z maszyną. Ja mówię o hybrydach, gdzie łączono człowieka ze zwierzęcem, o hybrydyzacji biologicznej. A dzisiaj mamy hybrydyzację mechaniczną i sztuczna inteligencja takimi klonami, słuchajcie, sobie zarządza. I w pewnym momencie sztuczna inteligencja dojdzie do wniosku, że my jesteśmy już zbyteczni. Teraz weźcie sobie taki przykład. Wysłanie człowieka w kosmos. Nie było przeszkodą już za Chińczyków, kiedy wynaleziono proch. Bo napchać jakąś rurę materiałami wybuchowymi, słuchajcie, w sposób kontrolowany to wszystko jakoś tam zaprojektować, odpalać. Rakietę można wystrzelić na orbitę, no w sposób dowolny. W tamtych czasach już można było rurę bambusową wystrzeliwać na... Wtedy nie wiedzieli na jakie wysokości, ale ginęła im z tego, z widoku. I wysłanie takiej rakiety, słuchajcie, w przestrzeń kosmiczną nie stanowi żadnego problemu. Czym jest problem? Człowiek. Wysłanie człowieka na orbitę. Tlen, woda, odchody, no wszystko. Tak jak ostatnio ktoś mi dopiero uświadomił, że 80% masy startowej jakiejś tam rakiety, to są niezbędne środki dla przeżycia człowieka. Bo jeżeli na przykład mały chip, mała kamera miałaby gdzieś wylecieć sobie na orbitę i to by była sztuczna inteligencja, która gdzieś tam ma sobie coś sondować, to potrzeba tylko 20% tego, czego się używa do wystrzelenia dzisiaj rakiety z ludźmi. Także jest to nieporównywalne. I sztuczna inteligencja, która w takim postępie geometrycznym się rozwija, która nabiera samoświadomości, stwierdzi, że my jesteśmy zbyteczni. Zwróćcie uwagę, ile potrzeba wody, tlenu do wyprodukowania żywności dla ludzi. Mało tego, utylizacja odchodów, odpadów, przede wszystkim odpadów, które my produkujemy, jest według na przykład analizy sztucznej inteligencji, my jesteśmy szkodnikami i pasożytami na tej planecie. Także tak to właśnie wygląda. I dzisiaj jest taka sytuacja, że z jednej strony mamy skrajną biedę, mamy wojnę, mamy głód, a z drugiej strony niesamowity przepych elektroniczny, niesamowity przepych informacyjny. Są warstwy społeczeństwa, które żyją w niewyobrażalnym luksusie dla nas. My nawet nie potrafimy sobie tego wyobrazić, w jakim przepychu można żyć, ale jednocześnie przepych równa się zepsucie. To idzie w parze ze sobą. I teraz wmawia się nam, biednym ludziom, że my też tak możemy żyć. Że idą wakacje, że my musimy się zadłużyć i możemy żyć jak jacyś szejkowie. Nie. Ja po prostu odradzam taki sposób życia, bo zadłużyć się, słuchajcie, na to, po to, żeby sobie raz w roku polecieć gdzieś tam na jakąś egzotyczną wycieczkę, a i tak nie będziecie mieli pełni spełnienia, bo to są 2 tygodnie, zmęczenie, no plus koszty, to wszystko jest niewyobrażalne. I później szpanowanie tym, byliśmy tam i sram, a potem płacenie gigantycznych długów za tą wycieczkę, no to mija się całkowicie z celem. Te czasy, kiedy już właśnie nas tak upodlano finansowo, zniewalano, mam nadzieję, że już minęły, że już nastąpiła samoświadomość, że już do tego wiele osób nie sięga. I teraz takie proste przesłanie z lat 40. zaraz po wojnie. Ostatnia wojna, nigdy już do tego nie dojdzie. Stop głodowi, stop śmierci. 40 milionów ofiar. To jest taka niby oficjalna wersja. 20 milionów po stronie Sowietów, z czego no, główna przyczyna to było ich działania. Jednak
Mówiono wtedy, że to już jest ostatnia wojna, że już nigdy nic takiego się nie wydarzy. No i jeps, MacArthur organizuje sobie wojenkę w Korei. Jeszcze porządnie nie wygasła wojna w Korei, wybucha wojna w Wietnamie. Później kolejne wojny, ale one nas nie dosięgają. My w Europie mamy teraz taki czas bez wojny najdłuższy w historii ludzkości. Nigdy nie było takiego długiego okresu, żeby drugie, trzecie pokolenie w zasadzie dorastało w takim właśnie świecie bez wojny. Europa do tej pory nie zaznała głodu od czasu II wojny światowej. Nie zaznaliśmy właśnie bombardowań. No teraz najbliżej nas to jest Ukraina. No ktoś wspomni o Węgrzech, ktoś wspomni o Czechach, no o stanie wojennym. Sam brałem w tym udział, bo to znaczy brałem udział. Byłem nastolatkiem, byłem no mniej niż nastolatkiem w latach 80., kiedy stan wojenny wybuchł. Ale widziałem czołgi na ulicach, widziałem żołnierzy. No i te poczucie wojny takie i nie tyle takiej beznadziei i nie wiem, pesymizmu, tylko to było jeszcze pokolenie, które przeżyło II wojnę światową. My byliśmy na to przygotowani, mieliśmy duże zapasy, wiedzieliśmy w razie czego co robić, mogliśmy bazować na doświadczeniu wojennym naszych rodziców. A dzisiaj? Zwróćcie uwagę na te całe pokolenie Z czy X, czy jak one się tam nazywa. Na tych milenialsów i na ludzi, którzy padli ofiarami właśnie sztucznej inteligencji. Tego, co dzieje się właśnie z komputerowcami. No ja ostatnio tak walczę z tym, ale się okazuje, że samochód mam tak napaszerowany elektroniką. On się gdzieś Bluetoothem łączy z moim telefonem, jak go tylko podłączę, słuchaj, i on mi daje informacje, jak ja mam usterki w telefonie. Ja o to nigdy nie, znaczy w telefonie, w samochodzie, ja o to nie prosiłem i tego nie chciałem, a to już jest ponoć standard na wyposażeniu takich samochodów. I teraz, no jak tu żyć? No po prostu nie da się bez tego żyć. Jeżeli się decyduje na taki samochód, tak napaszerowany elektroniką, jest to po części właśnie częścią tego systemu. I teraz, jaką ja mam gwarancję, że on nie ma namierzania w środku, że on nie ma jakiegoś GPS-u, który gdzieś jest tam gromadzony do ogólnej jakiejś tam bazy danych? Nie wiem. Ja jadę do przypadkowego jakiegoś tam mechanika, on mi wklepuje dane mojego samochodu i ma wszystkie dane od stacji diagnostycznych, nie stacji diagnostycznych, wszystko co z tym samochodem robiłem. I to też jest właśnie forma takiego zniewolenia. Nie da się po prostu całkowicie zrezygnować z tej sztucznej inteligencji, ale ostrzegać, ograniczać, tak, można. Można po prostu w ten sposób działać. I teraz dzisiaj jadę właśnie na spotkanie. Spotkam się z osobami, które kultywują pamięć Adolfa, Heinricha i innych właśnie nazistów, którzy dowodzili III Rzeszą. Słuchajcie, ci ludzie, oni się cieszą z tego, co się dzieje na Ukrainie, oni cieszą się z tego, co dzieje się w Rosji, cieszą się z tego, co dzieje się we Francji, we Włoszech, w Hiszpanii, właśnie uchodźcy, rozwalanie tych ustrojów. I ci ludzie, oni w zasadzie pokazali mi parędziesiąt lat temu, jak będzie obraz Europy się kształtował. Z Klausem Millerem nie mam kontaktu, bo nie wiem, czy on jeszcze żyje, czy nie, ale to się dowiem, bo się spotkam z Kajem Millerem. Właśnie jadę na spotkanie z nim, spotkamy się w Rize, spotkamy się w Górach Sowich, spotkamy się na Soboniu. Zobaczymy, co Kaj ma mi do przekazania, co Kaj mi powie. Prosił o, żeby miał przy sobie dwie rzeczy. Poprosił, żeby miał przy sobie ten notes bajerowski i żeby miał przy sobie kamień, który kiedyś taki staruszek dał mi na osówce. Ani jednego, ani drugiego już nie mam, bo tego się wszystkiego pozbyłem. Powiedziałem mu w rozmowie telefonicznej, że tych rzeczy nie mam. Mówi, no trudno, przeżyjemy. Czy zostały mi jakieś notesy po Jareckim? Mówię, nie. Mówię, oryginałów nie mam. Mówię, tego też się pozbyłem. Zostało na temat Jareckiego tylko to, co wgrałem w internety. I zobaczymy, co ten młody człowiek mi powie. A wiem, że jest przesiąknięty narodowym socjalizmem, wiem, że jest przesiąknięty do szpiku kości ideologią, którą wpoił mu ojciec. Zobaczymy, co powie mi na temat Dolnego Śląska. A dzisiaj słyszę od polityków z prawa i lewa, że dzisiaj czy jutro batalia o Dolny Śląsk się toczy. Zwróćcie uwagę, jakich słów używają nasi politycy. Batalia, czyli co tam, wyjadą czołgi, wyjadą wozy opancerzone, ruszy piechota i samoloty będą latały? Zwróćcie uwagę, że ta retoryka zlewa nam obraz wojny z Ukrainy i z Rosji z tym, co dzieje się u nas.
Nie można tak żyć, nie można, słuchajcie, być przesiąkniętym tymi informacjami. Miałem włączone przed chwileczką radio i słuchałem na temat właśnie tego, co dzieje się w Rosji. No, z jednej strony napawa to optymizmem, bo brudne kacapy teraz dostają w dupę. Tylko że te brudne kacapy teraz, jak zaczną się rozpadać, to jestem na 100% pewny, że Czeczeni rzucą się na każdego wokół, żeby tylko zbudować swoją pozycję. Kadyrow, nie Kadyrow? Kadyrow, tak. On nie odpuści. I on będzie lał, będzie się tłukł z Wagnerowcami. Czyli powstanie jakiś tam lokalny konflikt, powstanie jakaś wojna watażków, a takich Wagnerowców czy Kadyrowców są dziesiątki w Rosji. Jeżeli staną kolejne jakieś tam obłasty, no, rejony, kolejne były republiki, zaczną walczyć o swoją niepodległość, wystarczy, że teraz Uzbekistan, Kazachstan, że do tego inne postsowieckie, tam państewka wchłonięte właśnie w tą Federację Rosyjską, zaczną się domagać teraz niepodległości. Jeżeli to się rozpadnie, jeżeli to się stanie to wszystko w ogniu, to cały system gospodarczo-monetarny i żywnościowy się zawali. I to jest właśnie kolejny element wielkiego otwarcia wrót. To już się dzieje. I teraz pytanie, co z tym zrobić? Jak z tym żyć? Już kiedyś powiedziałem, że sukno naszego życia stary ojciec już dawno utkał. I to jest prawda. Nie mamy wpływu na to, co wydarzy się jutro, co wydarzy się za chwileczkę, co jest napisane. Nie wiemy. Nie mamy wpływu na to, co się wydarzyło. Nie mamy wpływu na to, co teraz się w tym momencie dzieje. Za chwileczkę tu mi może jakiś meteoryt spaść, mogą jakieś żule podlecieć, mordę mi obić. Mogę zostać okradziony. Nie wiem, nie mam pojęcia. Najlepszy numer, poznałem taką wróżkę przewidywacza przyszłości. No, z dynadełkowców to miałem, mam i będę miał zawsze pompę. Szczególnie tych przepowiadających przyszłość. I teraz mieliśmy znowuż taką śmieszną sytuację w zamku Czocha. No po prostu nie chciałem dobijać już tam kolejnego gwoździa do trumny. Chłopaki przyjechali z Gruzji, poszli na zamek. Bardzo śmieszna sytuacja. No i oczywiście była tam moja faworyta, która biega w turbanie i przepowiada przyszłość i sprzedaje jakieś tam święcone artefakty. No i chłopaki stanęli, rzucili hasło, że tam jestem, że za chwileczkę tam przyjdę. No poły namiotu zostały natychmiast opuszczone, wróżka uciekła. No to nie przewidziała takiego zdarzenia, nie była w stanie tego przewidzieć. Ja wiem, znam tłumaczenia dynadełkowców, znam tłumaczenia tych przewidywaczy, jak to działa. Słuchajcie, to są zwykłe, normalne oszustwa. I dzisiaj jeszcze raz, po raz kolejny was ostrzegam przed różnego rodzaju internetowymi oszołomami, przed różnego rodzaju internetowymi naciągaczami. Pamiętajcie, jeżeli ktoś ma jakąś moc, jeżeli ktoś ma jakiś dar, on za to nie bierze pieniędzy. On po prostu tym darem się dzieli. Jeżeli przychodzi do was wróżbita, jeżeli przychodzi do was uzdrawiacz i on wam pokazuje dziesiątki tysięcy jakichś tam uprawnień, certyfikatów i innych ukończonych kursów, to jest oszust i naciągacz. Bo jeżeli ktoś ma dar uzdrawiania, to ma dar. On nie potrzebuje na to żadnych dokumentów, nie potrzebuje na to żadnych papierów. On przychodzi i was uzdrawia. Daje wam część siebie, część tej planety, część tej mocy i on was jakoś uzdrowi. Nie na zasadzie, że stoicie w kolejce do jakiegoś uzdrawiacza, płacicie 500 czy tam parę tysięcy za wizytę i po jego wizycie czujecie się lżejsi. Tak, o te parę tysięcy albo o parę stów, które z was zdar. A jak byliście chorzy, tak dalej jesteście chorzy. Na okręte słyszę jakieś tam opowieści o tym, że ktoś kogoś uzdrawiał i wpędził go do grobu. Ostatnio słyszałem akcję o uzdrawianiu jakichś tam staruszków i się okazało, że w ciastkach, które im pomagały, była marycha. Dwoje tych dziadków zmarło. Także na to musicie bardzo, bardzo uważać. No ja wiem, jest trudna sytuacja. Jest ciężko dzisiaj znaleźć jakieś wsparcie, jakąś grupę wsparcia. Ciężko jest w dzisiejszych czasach się odnaleźć. No ale trzeba szukać, samoświadomość. Od lat wam o tym mówię. Odkąd zerwałem, słuchajcie, kontakty wszelkie praktycznie, można powiedzieć. Nie uczestniczę w takim życiu bujnym, oszołomskim, jak ja to teraz nazywam, patrzę z perspektywy czasu na to, no jest mi dużo lżej. I wam też to polecam. Znaleźć własną drogę, iść własną drogą. Nie szukać na siłę wsparcia. Jest to przerażające dla mnie, jak właśnie tacy górowie przez lata was oszukiwali. Dzisiaj ci ludzie są w odwrocie. Kończą jak każdy dyktator. No słuchajcie, każda dyktatura musi upaść i każda dyktatura, każde takie
naciąganstwo, takie oszustwo pada. Ci ludzie, słuchajcie, są już zniesławieni. Oni mieli w pewnym momencie wielką rzeszę ludzi, którzy ich słuchali w internetach. Ale to jest system, który między innymi po to został stworzony. Większość tych, których poznałem, którzy byli takimi nie tyle aspiracjami dla mnie, ale jakimiś tam guru, w pewnym momencie bardzo szybko ja tych ludzi sprowadzałem na ziemię. W obecności innych. Nigdy, każdy może to, kto mnie znał, powiedzieć, że jestem bezczelny i mam niezły tupet. Potrafię każdemu prosto w twarz powiedzieć, co o nim myślę, bez ukrywania i ubierania tego w ładne fatałaszki. Jeżeli ktoś jest złodziejem, ja mu powiem, że jest złodziejem. Jeżeli ktoś jest oszustem, ja mu powiem, że jest oszustem. I później powstała ta wielka nagona na mnie w internecie, że jestem Bóg wie kim. A teraz się okazuje, że ja normalnie mogę iść po ulicy, ludzie mi podają rękę, a tamci muszą turbany zakładać, owijać się jakimiś szabarami, żeby ludzie ich nie rozpoznali, bo by napluli im w twarz. Większość tych ludzi, których poznałem, to byli pracownicy WSI, czyli guru z nadania, tak jak są odkrywcy z nadania w komplekcie Riza, tak samo są guru z nadania. Ich zadaniem było skupić wokół siebie jak największą liczbę ludzi i po prostu ich otumanić. I ten system działa. I ten system, słuchajcie, od 1938 roku był wdrażany przez Heinricha Himmlera. Miał marionetki na swoich usługach, które zostały idealnie zaprogramowane. I te marionetki żyją, niektóre jeszcze do dzisiaj. Ale te marionetki stworzyły kolejne marionetki i wdrażają ten plan. I teraz pytanie, co z tym zrobić? Jak z tym walczyć? No przede wszystkim nie walczyć. Bo walka, widzicie, do czego prowadzi. Przykładem jest Kachowka, bezsensowne wysadzenie zapory, ale to już jest drugi raz w dziejach Europy, w dziejach wojen europejskich, że taka zapora została wysadzona w powietrze. Ktoś kiedyś powiedział, że tworzenie takich zapór będzie wpływało bardzo negatywnie na ludzkość. Największa zapora na świecie. Ja nie mówię tu o zaporze Hoovera, tylko mówię o chińskiej zaporze chyba 3 przełomów, czy 5 przełomów, jakoś tak. Ona wpłynęła, słuchajcie, na globalny system pogodowy. I teraz wystarczy, żeby ta zapora chińska, no nie wiem, została uległa teraz jakiejś destrukcji. Wpłynie na system gospodarczy i system żywieniowy w tamtym rejonie. Po co ona została stworzona? Nie mam pojęcia. Teraz my widzimy wojnę na Ukrainie, widzimy to, co dzieje się w Rosji, ale całkowicie ignorujemy to, co dopływa do nas z Chin. W Chinach od wielu lat były miasta fabryki, powstawały. W tych miastach, fabrykach produkowano ludzi też, którzy obsługiwali tamte maszyny. W Chinach produkowano żołnierzy. Tylko jest pytanie, co po okresie tych eksploatacji, czyli maksymalnie do 25 roku życia, co z tymi obiektami się działo? No ktoś powiedział, były utylizowane. W Chinach słowo utylizacja nie ma najmniejszego znaczenia. Jak jest miliard, a zginie na przykład 10 milionów, nikt się tym w ogóle nie będzie przejmował i nikt na to uwagi nie zwróci. Chiny są porównywane do roju mrówczego. Kto zwraca w roju uwagę na robotników? Nikt. Teraz się okazuje, że wiele takich fabryk miast usytuowanych pod ziemią zostało zniszczone. Zagazowanych, używano pocisków termobarycznych, żeby po prostu zatrzeć ślady. Ale no niestety, w takim mrowisku zawsze gdzieś pojedynczy jakiś robotnik, jakiś żołnierz gdzieś tam się wydostanie i przekaże dalej tą informację. Tylko, jak dzisiaj te informacje są traktowane? Ano tak jak opowieści, zeznania świadków w Norymberdze czy na Zachodzie, uczestników rzezi niemieckich, opowiadali to ludzie, którzy to przeżyli. Właśnie Oświęcim, Grossrosen, Dachau, Buchenwald, Sachsenhausen, Stutthof i dziesiątki innych miejsc, w których dokonywano masowych mordów. Ludzie, świat zachodni patrzą na nich tak, jak my dzisiaj patrzymy na informacje, które przedostają się do nas z Chin. Czyli rewelacja, sensacja i to wszystko. Nie bierzemy tego do siebie, bo co koi nerwy współczesnego człowieka? Netflix. Słuchajcie, jest to dla mnie przerażające, że kiedyś, to znaczy już do znudzenia będę to mówił, kręcenie filmu trwało kilka lat, kilka miesięcy. Dzisiaj kilkanaście godzin. Większość tych aktorów, którzy występują w Netflixie, nie ma takich ludzi. Po prostu oni fizycznie nie istnieją. To jest fizycznie, tylko stworzone przez sztuczną inteligencję. Ktoś powie, co ty pierdzielisz, moje idole, moi fani odpowiadają mi na moje posty, na moje maile. Słuchajcie, ja też ponoć mam stronę w internecie, gdzie odpowiadam na posty, na maile, uczestniczę w dyskusjach. Jedyne miejsce, gdzie udzielam jakichś komentarzy, to jest kanał Astro Kowal. Jeżeli ktoś chce, może sobie tam wejść, zajrzeć. Kowal dzisiaj wrzucił
kolejny taki filmik. I słuchajcie, pozytywna energia płynąca od tego człowieka, od jego pasji. Jednak takich ludzi jest mało, ale są. Także jedyne miejsce, gdzie ja udzielam odpowiedzi na komentarze i zamieszczam komentarze, to jest właśnie kanał Astrokowa. I teraz ktoś mi zarzucił, że ja prowadzę jakiś tam kanał i kasę trzepię. No to bardzo dobrze, słuchajcie, no nie robiąc nic, buduję swoją potęgę internetową. Nie kiwając palcem, słuchajcie, jest jakaś tam wełniana istota, która z upartością maniaka gdzieś mnie tam prześladuje i kręci o mnie filmy. No i dobrze, i bardzo dobrze. I wchodźcie na te kanały, oglądajcie to. Będziecie mieli obraz Dariusza Kwietnia teraz, współczesny, i obraz Dariusza Kwietnia, pana Darka z internetu sprzed paru lat. Nurzanie się w alkoholu, imprezy alkoholowe i fajnie. Mi się to podoba. Także ten świat dzisiejszy jest no, końcówką tego, co zostało nam dane. Nasz czas dochodzi końca. Kto przejmie pałeczkę? Nie wiem. Kto będzie piastował jakieś tam będzie wiódł prym wśród tego, co nadchodzi? Też nie mam pojęcia. Nie wiem, jak mój los się potoczy. Nie wiem, jak moje życie będzie wyglądało jutro, pojutrze, za tydzień. Nie mam pojęcia. Nie wiem, co zrobić w momencie, kiedy by teraz na przykład już... Teraz się dowiedziałem, że już nie ma Kaliningradu, tylko jest Królewiec. No ja nie z tej ziemi po prostu, nie? Jeżeli atak stamtąd nadejdzie. Co się stanie na przykład, jeżeli nasi wielcy bracia sojusznicy za Buga, oni obrócą się przeciwko nam? A to jest tylko kwestia czasu. Historia lubi się powtarzać. I co wtedy zrobić? Nie wiem. Ktoś powiedział, że ostatnio na szkoleniu żadne tam karate, kung fu, noże, pały, buzdygany nam nie pomogą. Po prostu nastawić się psychicznie. Przede wszystkim na straty materialne. Kto jest najgroźniejszym człowiekiem? To mi zawsze ojciec opowiadał później, jak miałem takiego porucznika Wiśniewskiego. On był w Afganistanie, on jeszcze Koreę pamiętał. Znaczy Wietnam, on pamiętał Wietnam. Był doradcą jakimś tam po stronie komunistycznej. On mówi, że najgroźniejszym człowiekiem, wojownikiem jest taki człowiek, który nie ma nic do stracenia. I to jest prawda. Jeżeli ktoś nie ma nic do stracenia, słuchajcie, na niczym mu nie będzie zależało. A jeżeli ktoś jest oblepiony gadżetami, jeżeli ktoś stworzył swoje takie imperium, ma samochody, domy, ma konto, ten człowiek ma dużo do stracenia. I jest zdolny do wszystkiego, żeby tylko tego nie utracić. Kilkunastokrotnie brałem udział w różnego rodzaju właśnie takich eksperymentach. Ile człowiek wytrzyma bez wody, bez jedzenia, pod ziemią. Robiliśmy sobie jakieś takie pseudo szkolenia. Ile wytrzymamy w lesie? No słuchajcie, po tygodniu, po dwóch, no odwalało w większości, ja nie ukrywam. Najdłużej, co wytrzymałem, to był miesiąc. Słuchajcie, mieszkaliśmy w jednej z jaskiń niedaleko Stronia Śląskiego. No tak dokładnie po 21 dniach zaczęło mi odwalać totalnie. Słuchajcie, co mi najbardziej doskwierało? No brak światła, brak słońca to raz. Wody mieliśmy pod dostatkiem. Toaleta, która była gdzieś tam zorganizowana pod tą ziemią, dała o sobie znać, słuchajcie, już po kilku dniach. Cała jaskinia śmierdziała. Cały ten system jaskiń po dwóch tygodniach już śmierdział. No niestety, bo my śmierdzimy. Co z tego, żeśmy się umyli w tej wodzie, no ale latryna, którą żeśmy sobie stworzyli, no niestety dawała nam się ostrowe znaki. Później wyniesienie tych wszystkich ekstrementów stamtąd, no bo nie zorganizowaliśmy to na zasadzie, że wody gruntowe, ten strumyk, który tam płyną sobie w tej jaskini, gdzieś to wszystko zabierze, tylko mieliśmy właśnie Mausera, no i ten Mauser służył nam jako latryna. No i powiem wam, że przeżycie niesamowite. Po chyba dwóch tygodniach różnego rodzaju wykwity na skórze zaczęły się robić. No i smród, nie da się ukryć. Słuchajcie, zaczęliśmy śmierdzieć. Człowiek, który z nami tam był z ramienia pewnej organizacji, tak zwanej rządowej, przerwał cały ten eksperyment i powiedział, że no niestety nie da się dalej w to brnąć. A teraz sobie wyobraźcie, że zorganizowaliście sobie jakiś tam schron, jakiś tam bunkier, że... No zaraz będę musiał kończyć... że zorganizowaliście sobie jakiś tam bunkierek i po pewnym czasie co się z wami dzieje.
Poczytajcie losy Żydów z getta właśnie łódzkiego, którzy po likwidacji getta łódzkiego gdzieś tam pod Łodzią starali się żyć. Szczególnie ulica dzisiejsza Ogrodowa, Stare Wałuty, Strykowska, Joselewicza, Wojska Polskiego. Tam znajdowało się masa właśnie wykopanych takich nor w ziemi, gdzie ludzie mieszkali. Są zapiski, można do tego dotrzeć, można sobie po prostu wyobrazić, jak ci ludzie żyli. Później po Powstaniu Warszawskim trochę tych Żydów zostało gdzieś tam właśnie w tych podziemiach, jak byli wyłuskiwani, a wręcz sami wychodzili po 2-3 tygodniach, bo woleli śmierć na powietrzu, na słońcu, niż gnicie i rozkładanie się żywcem gdzieś pod ziemią. Tak, tak to będzie wyglądało. Słuchajcie, żeby przetrwać, to by ktoś mi wyliczył, że 100 osób, które miałoby przetrwać na przykład 2 lata pod ziemią, musiałoby mieć do dyspozycji schron o kubaturze mniej więcej na Stadionu Narodowego. Bo by musiała być oczyszczalnia wody, musiała być oczyszczalnia ścieków, musiałaby być potężne zapasy tlenu, potężne zapasy żywności i magazyn na wszystko, co później trzeba wyrzucić i zutylizować. Około 2 lat 100 osób miałoby możliwość przeżycia w takich podziemiach. Rozwiązaniem miały być wielkie podziemne miasta. Jednak w tych wielkich podziemnych miastach ludziom też odbija. Kolejne pokolenia, które by się rodziły, podlegałyby jakimś tam zmianom genetycznym. I tak to mniej więcej wygląda. I teraz koniec świata, o którym teraz tak się mówi. Czy on nastąpił? Czym on następuje? Czy my bierzemy w tym udział? Nie wiem. Patrzę z przerażeniem na to, co dzieje się teraz na wschodzie, zapominając o tym, co dzieje się na zachodzie. Zwróćcie uwagę, że emigranci, którzy tam się gdzieś znajdują, oni nie chcą pracować. Oni nie chcą żyć w sposób taki, jaki kultura zachodnia im to narzuca. Oni chcą żyć w socjalu i żyć swoim rytmem. Ostatnio już całkowity finał był donosu na mnie przez wełnianą istotę z Gdyni, taką wełnianą istotę z Gdyni, na temat obrażenia bliżej nieistniejących, bliżej nieokreślonych grup etnicznych. No i teraz te bliżej nieokreślone grupy etniczne zaczynają nam dawać do wiwatu. Coraz więcej tych ludzi na zachodzie podnosi głowę. Płoną ulice Paryża. No i zachód. Dalej, czym na zachód pojedziemy. Więcej tych obozów właśnie z bliżej nieokreślonymi grupami etnicznymi stoi w ogniu. I jeżeli teraz tak, wschód i zachód sobie ruszą ku sobie, na co natrafią? No jak zwykle na Polskę. I znowuż będzie, że z prawa na lewo, z lewa na prawo będziemy mieli takiego kujawiaka, obertasa, którego gdzieś sobie świat zatańczy na naszym terytorium. I jak w tym wszystkim się znaleźć? I jak wszystko, nie wiem, brać do kupy? Bardzo prosto. Wyłączyć to urządzenie, do którego teraz do Was przemawiam, wysiąść z samochodu i już tego nie ma. Nie to, że zginął problem i tego problemu nie ma. Po prostu psychicznie nastawić się na to, że to jest, że to kiedyś nadejdzie, ale nie marnotrawić teraz tego, co mam. Poprzez strach, poprzez lęk, poprzez jakieś totalne szaleństwo i wariactwo. Wystarczy wyjść z domu, wysiąść z samochodu, pójść do lasu, wyjść do parku i przede wszystkim, co najważniejsze, oderwać się od monitora, komputera, telewizora. Słuchajcie, wokół mnie jest coraz więcej ludzi, którzy zerwali z telewizorem i mówią mi, Darek mówi, to jest dokładnie tak samo, ty nas zrozumiesz, bo to jest dokładnie tak samo jak z zerwaniem z nałogiem. Ty przestałeś pić, my przestaliśmy oglądać telewizor. Ja na przykład nie mam tego problemu uzależnienia telewizyjnego, bo po prostu ja żyję bez telewizora, żyję bez komputera, no i są inne problemy, no ale w każdym bądź razie nie generuje jakiejś tam takiego strachu. No byłem u znajomych, słuchajcie, mieszkanie dwupokojowe. Dwoje dorosłych, dwoje dzieci, 3 laptopy, komputer i 2 telewizory. Każdy w słuchawkach na uszach i każdy w swoim świecie. To jest przerażające. I on poprosił mnie o pomoc. Mówię, słuchaj, mówię, wiesz co, ja ci nie pomogę, ale ja uciekam. Bo wszedłem tu do ciebie, mówię, i ja nie wiem, co tu robić. Ja po prostu nie widzę tu ludzi. Nie widzę was jako komórki rodzinnej, jako elementu społeczeństwa. No jak się z tym wszystkim, w tym wszystkim odnaleźć, jak się w tym wszystkim bronić? Nie wiem, nie mam pojęcia. Właśnie już się zbiera kolejna grupa, jedziemy sobie zaraz dalej. I
co mogę wam powiedzieć? No, życzyć wam tylko, żebyście też mogli znaleźć jakąś taką grupę. No oczywiście już nie tworzę żadnych grup, bo wszystkie te, co tworzyłem, słuchajcie, wszystkie się rozpadły, wszystko się rozleciało i z tego został jakiś tam ruinki tego, co kiedyśmy tworzyli. Nie ukrywam, został przy mnie Bob, zostały osoby, El Pitero, ludzie, którzy kiedyś tam 12 czy 13 lat temu, żeśmy się po raz pierwszy spotkali, te osoby gdzieś tam przy mnie są. Na pewno nie ma mojej gwardii przybocznej, na pewno nie ma ludzi, którzy gdzieś tam starali się przy mnie jakoś tam błysnąć. Nie ma tych ludzi. Nawet ostatnia wełniana istota, która gdzieś tam wiernie mi w internecie towarzyszyła, gdzieś tam oczerniała mnie, jechała po mnie, no przez ostatni wyrok sądowy, no niestety uspokoił się i wysiadł. Stworzył tam jakieś inne małe zalążki, ale to są jego podnóżki i nie dorastają mu do pięt w tym, co on tam przez lata robił. Powiem wam, że mieć takiego swojego Sidora, takiego wiernego właśnie, no właśnie Sidora, bo w pewnych środowiskach wystarczy użyć tylko nazwiska Sidor i wiadomo, o co chodzi, jakim on jest symbolem, jakim ewenementem, jaką kanalią internetową. Ale powiem wam jedno, był wierną kanalią internetową. Wiedziałem, czego się mogę po nim spodziewać. Wiedziałem, że to jest taki wrzut, który gdzieś tam jest, którego kiedyś się będzie można pozbyć. I ten człowiek, kim dzisiaj jest, co się z nim dzieje? Nie wiem, zaprzestał. Wyrok sądowy doprowadził do tego, inaczej, on doprowadził do tego, że ma kilka wyroków sądowych i jego życie legło w gruzach. Ja powiedziałem, że odpuściłem i nie będę do tego wracał. No ale czasami sentyment, jakieś tam wspomnienie, że taka wełniana istota była, gdzieś tam mi zatruwała życie, była. Dzisiaj został po nim co? Nie wiem, kanały pousuwał, usuwa wszystko, co jest możliwe, bo w momencie, kiedy coś tylko wypłynie, ktoś przypadkowo wystarczy, że do pani kurator doniesie, bo ma panią kurator, wystarczy, że do odpowiedniego organu to dociera i za chwileczkę zawiasy zostaną odwieszone i wełniana istota wyląduje w jakimś kacecie. Jednak nie o tym chciałem powiedzieć. Tak kończą kapusie. Tak kończą istoty, które gdzieś w poczuciu swojej bezkarności internetowej doznały bardzo wielkich katuszy. Dzisiaj sztuczna inteligencja sama wymierza sprawiedliwość na tych osobach. Także to jest też element wielkiego otwarcia wrót. I tak zobaczymy, ile z tego filmu uda się wgrać. Jest 49 minut, słuchajcie, nagrania. Wrzucę go, będę jechał przez 2,5 godziny. Film powinien się wrzucić, bo tak mniej więcej trwa wgrywanie. I za 2,5 godziny zobaczymy, ile filmu było, ile IT pozwoliło z tego filmu wam obejrzeć. Także są wakacje, pierwszy dzień wakacji dzisiaj. Życzę wam, żebyście nie marnotrawili właśnie swojego życia na to, żeby dorównać celebrytom, żeby żyć na jakimś tam wyniosłym poziomie. Po prostu wyjść z domu, wziąć plecak, wziąć namiot, jeżeli nawet tego nie macie, mieszkacie gdzieś, no nie wiem, w jakiejś betonozie, zabrać dzieci, słuchajcie, gdziekolwiek, wywieźć poza miasto, pokazać im, że jeszcze są łąki, że jeszcze jest las, że jeszcze są pola, że jeszcze są zwierzęta. No ostatnio, słuchajcie, na Mierzei Wiślanej byliśmy w kątach rybackich. Słuchajcie, tłok, no po prostu jak na Marszałkowskiej. W takie krzaczory żeśmy poszli, żeśmy sobie na krechę szli przez stare wyrobisko właśnie, przez stary podobóz Sztutowa. Słuchajcie, wychodzę, aż mnie zamurowało. Naprzeciwko, 1,5 metra ode mnie stoi łoś. Patrzy na nas, no jak to łoś, patrzył sobie na nas, my na tego łosia, no i teraz reakcja, kto ma ustąpić? Mądrzejszy głupszemu zawsze ustępuje, no i łoś zaczął się wycofywać. Zaczął nas obchodzić, żeby po prostu stali w miejscu, nie ruszaliśmy się i też zaczęliśmy się wycofywać. No i on zobaczył, że nic się nie stanie, przeszedł koło nas, słuchajcie, nie wiem, ile taki łoś dorosły może ważyć, 1,5 tony, piękne, wielgaśne poroże, słuchaj, tak majestatycznie sobie przeszedł tą drogę, wszedł w takie krzaczory. I nagle takie hasło z drogi, łoś, słuchajcie, i zaczęło lecieć w jego kierunku, ja nie wiem, ze 30 osób. Rzucali ludzie rowery, słuchajcie, żeby w kierunku tego łosia. No i on tam sobie gdzieś uciekł. No i ci ludzie, słuchajcie, z takim, nie wiem, błyskiem wokół, z telefonami w ręku, bo zobaczyli łosia. Zadeptaliby go, kuźwa, no. Ale życzę wam takich spotkań. No o dzikach to już nie wspomnę, bo tego tu już jest pełno wszędzie i o, no fajnie. Także do usłyszenia i do zobaczenia.